Hello and welcome back. Let's check with Grayson about the next assignment. Kto opowiada takie rzeczy? If I understand correctly, this should be the last one of the quests he has in store for us. Dobrze, że już jesteś. Mamy poważny problem. Co się stało? Do tej pory świetnie się spisywałeś. Dlatego w ramach uznania i zaufania przekażę ci ściśle tajne informacje. Jeśli komuś o nich opowiesz, zostaniesz skazany na śmierć za zdradę królestwa. Masz, czytaj. Potem ci powiem, co masz zrobić. Let me guess, this is about the orcs. I know about that. I've almost killed all of those. Nie wygląda to dobrze. Co ty nie powiesz? Miałem ci powierzyć inne zadanie, ale w tej sytuacji schodzi ono na dalszy plan. Orkowa flota ciągle krąży wokół wyspy. Zielonoskórzy są świetni w rekonesansie, więc doskonale wiedzą, co tu się dzieje. Mogą dzięki temu dobrze skoordynować swój atak. Chcę zminimalizować grożące nam niebezpieczeństwo, wprowadzając chaos w ich szeregach. W tym celu będziemy musieli pozbyć się ich przywódców oraz elit. Może powinniśmy poinformować władze wyspy? Mogliby pomóc. Znam Morisa i domyślam się, w jaki sposób zareagowałby na takie informacje. Skupiłby się wyłącznie na obronie miasta, zapominając o reszcie wyspy, w efekcie czego stracilibyśmy farmy. Chyba wiesz, jak odbiłoby się to na ludziach. Głód, niepokoje i zamieszki. A za to wszystko obwinią władzę królewską. Otóż to. Nie wiem jak ty, ale ja nie chciałbym zostać nadziany na widły. Jak mogę pomóc? Tym razem sami sobie nie poradzimy. Mamy zwyczajnie za mało ludzi. Musimy nawiązać współpracę z Roderichem i Lorenzo. Przygotowałem już stosowne pisma. Weź je i dostarcz bezpośrednio do ich rąk. Kiedy się z nimi rozmówisz, natychmiast do mnie wróć. Nie mamy czasu do stracenia. Probably can't read those letters. Let's take a trip back to those two. Yeah. Let's check. Przynoszę pismo od Graysona. To sprawa najwyższej wagi. Brzmi poważnie. Pozwól, że się z nim zapoznam. Wiesz coś więcej na ten temat? Tylko tyle, że zajęli pozycję w paru miejscach na wyspie. Nie podoba mi się, że Grayson chce ukryć to wszystko przed Morrisem. Zdaję sobie jednak sprawę z powagi sytuacji. Oktaw i Veigar zostaną przydzieleni do tego zadania, a wraz z nimi kilku ich najlepszych ludzi. Przekaż jego ekscelencji, że czekamy na informacje, gdzie mamy się zebrać. Chcesz, bym przekazał coś jeszcze? Ach tak. Udało nam się pojmać jednego z orków. To chyba zwiadowca. Zamknęliśmy go w starej sali przesłuchań. Nie była używana od lat, ale ta bestia jest zbyt niebezpieczna, by wtrącić ją do normalnej celi. Okay. What about the letter to Loren?
Niech żyje król! Well, these guys really have no chance. Właściwie może być go tylko żal. I'm curious to see what his reaction will be in the meantime. Chętnie. Do you have anything useful for me? No, I don't. Same as ever. Chcę. Doskonale. Trzyma. Ej, ty. Hey, ty. What is this? Przynoszę pismo od Graysona. To sprawa najwyższej wagi. Oczywiście. Nie mogło się obejść bez gruźb, wytykania błędów i fałszywej uprzejmości. Jaka jest twoja odpowiedź? Nawet gdyby Grayson nie groził mi osobiście, to oczywiście, że wsparłbym tę inicjatywę. Orkowie zagrażają nam wszystkim. Wysłannik mądrze robi, chcąc pominąć Morisa w tym wszystkim. Elita najemników przyłączy się do ataku. Adelard i Garrosh osobiście poprowadzą naszych ludzi. Ponadto, gdy tylko skończymy, zajmę się organizacją sztabu dowodzenia w starym domu Kaleba. To rzeczywiście była dobra inwestycja. Wracaj do Graysona. Nie należy on do najcierpliwszych ludzi. Yeah, let's go straight there. It's good we have such an option. Hej. W sprawie wsparcia... Sprawa załatwiona? Roderich i Lorenzo wyślą swoich najlepszych ludzi. Ponadto gildia kupiecka rozpoczęła przygotowania w starym domu Kaleba. Jest jeszcze jedna rzecz. Straży udało się pochwycić orka. Zamknęli go w starej sali przesłuchań. To spora niespodzianka. Ale mile widziana. Gdyby został przesłuchany, może udałoby się znaleźć kolejne słabe punkty w ich planach. Oliver w końcu będzie miał okazję się wykazać. Przypłynął tutaj razem ze mną i jest specjalistą od historii i kultury orków. Jeśli ktoś będzie w stanie zdobyć potrzebne nam informacje, to właśnie on. Gdzie znajdę tego Olivera? Wysłałem go do Bermara i pozostałych ocalałych. Powinien zaprowadzić ich do waszego medyka. Oliver zawsze jest skory do współpracy. Razem zobaczcie, co uda wam się wyciągnąć z tego orka. Ja tymczasem dopilnuję, by Roderich i Lorenzo dotrzymali swoich obietnic. Gdy tylko coś ustalicie, od razu przyjdźcie z raportem. A co z Anskarem? Z nas wszystkich ma najwięcej doświadczeń z orkami. Traumatycznych doświadczeń, chciałeś powiedzieć. Nie. Nie będziemy mieć z niego żadnego pożytku. Może za jakiś czas będziemy w stanie rozsądnie go wykorzystać. Ale póki co się na to nie zanosi. No już. Ruszaj. Tak jest. Where is this guy and where is that other guy? Looks like a perfect place to steal some stuff, but... Obviously, these guys won't give up. I missed the part where they explained where am I supposed to go. Hey, ty! Co ty?
Still, I've pickpocketed this guy. Yeah. We have access to the warehouse now. Yeah, let's see what we have here. Ho ho. Of course they have something good like this stored here. One of each, please. If only they had eggs as well. Some more pastries. I guess that's it for the warehouse. Anyway, I need to figure out what the hell they meant by Caleb's house. That is Caleb. Actually, I might have a clue. I need to check. Took me forever to figure it out. Grayson potrzebuje cię w mieście. Miałem pomagać Oliverowi. Co się dzieje? Ja cię zastąpię. Teraz Grayson chce cię zobaczyć w domu Caleba. Oliver jest w środku. Rozumiem, że będziesz uczestniczył w akcji. Nie mógłbym tego przegapić. Powodzenia. Widzimy się później. Because I knew Oliver was not this hard on this guy, so... Czego diabła chcesz? Witaj, ty jesteś Oliver? To ja. No, w czym mogę ci pomóc? Przysyła mnie Grayson. Straży miejskiej udało się pochwycić orka. Trzymają go w swoim lochu. Podobno interesujesz się orkową kulturą. Moglibyśmy spróbować dowiedzieć się czegoś od niego. Orka? Żywego? Taka okazja może się już więcej nie powtórzyć. Ruszajmy. Spokojnie, najpierw chcę o coś zapytać. Wybacz mój nadmierny entuzjazm, to z ekscytacji. Pytaj, o co chcesz. Co wiesz o tych bestiach? Bestiach? Myślę, że orkowie tak samo określają nas, ludzi. Wbrew temu, co słyszałeś, orkowa kultura dorównuje naszej, a ich budownictwo często przerasta nasze ludzkie osiągnięcia. To inteligentna rasa, choć pewnie nie raz mówili ci, że to zwykłe zwierzęta. Podobnie jak my, mają własny język, struktury społeczne, a nawet dzieła sztuki. Struktury społeczne? Tak, widzisz, orkowie, w przeciwieństwie do ludzi, nie dzielą się na bogatych czy biednych. Dominuje u nich kult wojownika. Z moich badań wynika, że im skuteczniejszy jest ork w walce, tym lepszą pozycję zajmuje w drabinie społecznej. No i są jeszcze szamani. Pełną podobną rolę, co nasi magowie. Są bardzo wykształceni, władają magią. Jeśli wśród wojowników pojawia się problem, to właśnie oni przejmują rolę sędziów w ich sporach. Przegrani muszą pogodzić się z ich werdyktem. O, mógłbym tak długo jeszcze opowiadać, ale to chyba nie czas na lekcje. Jest coś, co powinienem wiedzieć, nim zaczniemy? Jest jedna rzecz, która mogłaby nam pomóc. W starych zapisach przeczytałem o pewnym orkowym totemie. Ma bardzo dziwną nazwę – Ulumulu. Wydaje mi się, że to jakiś symbol wielkiego wojownika. Zleciłem jego wykonanie pewnemu łowcy, tu, na Archolos, ale nie zaryzykuję czyjegoś życia, dopóki nie będę miał absolutnej pewności, do czego on służy. It's like a piece gives you immunity or something like that. Co chcesz niby tym osiągnąć?
Jeśli jest sposób, by orkowie nie zaatakowali człowieka na sam widok, warto moim zdaniem pertraktować z nimi. Tym bardziej, że sami do końca nie znamy ich motywacji. Dlaczego orkowie nas tak nienawidzą? Teorii jest wiele. Jedni twierdzą, że wojna ma podłoże religijne. Orkowie to wyznawcy Beliara, wobec czego dość logicznym wydaje się, że zwalczają wyznawców Innosa. Osobiście wydaje mi się, że to jest mit. Wyznawcy Adanosa również są atakowani, czego Archolos jest najlepszym przykładem. Sam do końca nie wiem, co sprowokowało orków do ataku na ludzi i rozpoczęło tę wojnę. Pierwsze relacje są sprzeczne. Orkowie zaczęli pojawiać się masowo w Nordmarze, sprawiali wrażenie, jakby przed czymś uciekali. Ich pierwsze kontakty z ludźmi były pokojowe, ale nikt nie mógł ich zrozumieć. Nie muszę ci chyba tłumaczyć, jak kończą się sytuacje, w których brakuje zrozumienia, a ludzi drawi strach i niepokój. Możliwe, że cały konflikt wywołaliśmy sami, ale tego nikt nie może być pewien. Pewne jest jedno. Król obrał dziwną taktykę w ostatnim czasie. Rozumiem, że magiczna ruda to przydatny kruszec przy wytwarzaniu broni i pancerzy, ale nie samą bronią wygrywa się wojny. Dziwi mnie to, że nikt nie próbował poznać metod wroga, jego sposobu myślenia, dlatego sam poszukuję tych odpowiedzi. Dowiedziałem się, czego chciałem. Ruszajmy! Let me talk to these guys. Hej, ty! Opowiesz mi, co się wydarzyło? Chciałbym wam pomóc, ale w chwili ataku nie było mnie na farmie. Poszedłem zobaczyć się z pszczelarzami. Kiedy wracałem, to rzeź trwała w najlepsze. Ukryłem się w pobliżu i liczyłem, że komuś uda się uciec. Wpierw zobaczyłem Kyla, ale chłopak przeżył taką traumę, że nie da się z nim rozmawiać. Potem pojawił się Bermar. Wątpię, by kiedykolwiek się z tego otrząsnął. W każdym razie, ruszyliśmy w stronę miasta, kiedy napotkaliśmy gwardzistów. Od tego czasu siedzimy tutaj. Niedługo to się skończy, obiecuję. Opowiesz mi, co się wydarzyło? Zabili ich wszystkich. Nie mieli litości. Nas też dopadną. Wszyscy zginiemy. Spokojnie. Jak udało ci się uciec? Gdy tylko zobaczyłem te potwory, zacząłem biec. Niewiele z tego pamiętam. Potem Willem się mną zajął. Posłuchaj, potrzebuję informacji. Czegoś, co pomogłoby nam ich zaskoczyć. Zaskoczyć? To oni zaskoczą ciebie. Już nie żyjesz. Tylko jeszcze tego nie wiesz. Hej. Opowiesz mi, co się wydarzyło? Wszystko to, na co pracowałem, zostało zniszczone w kilka chwil. To się stało. Nie bój się, odbijemy twoją farmę. Wspaniale! Moich bliskich i pracowników też wskrzesicie z martwych? Cholera, niech weźmie tę farmę. Nic już nie będzie takie samo. Nie mam już po co żyć. The world's a truly broken man. Czego diabła chcesz? This place. Spróbuję się z nim porozumieć. Marvin, weź tę kuszę i miej go na celowniku. Jeśli spróbuje nas zaatakować, pociągnij za spust. Znasz ich język? Kilka wyrazów. Może uda mi się ułożyć jakąś sensowną całość z tego, co rozumiem. Możemy zaczynać. Witaj, wojowniku. Kro tak, kaz tak, dwokar, ort antak. Ulu mulu, przyjaźni znak? Co on mówi? Z tego, co udało mi się zrozumieć, to gardzi tobą, bo używasz tchórzowskiej broni. Co to jest ulu mulu? Co on mówi? Rozmawiać, tchórz, krata... Wiem! Mówi, że nie powie nam nic, bo jak tchórze ukrywamy się za kratami. Dobra, Marvin, wchodzę tam. Czy ty oszalałeś? To jedyny sposób, by czegoś się dowiedzieć. Jak sobie chcesz.
This is a bad idea. Kro tak, kas tak, dwokar orc antak. Świetnie, po prostu świetnie. Are you kidding me? That was a complete waste of time. Caleb's house. Who the hell is Caleb? For real? Czego diabła chcesz? Who the hell are you? So many questions. Co słychać? A daj! Alright, let's look for that. O, jesteś wreszcie. Wszyscy czekają na ciebie i Olivera. Oliver nie żyje. Był na tyle głupi, że zechciał pogadać z orkiem w cztery oczy. A niby taki wielki uczony. Dobra, właś, bo trzeba zacząć działać. Why does he speak in such a weird way? Panowie, jesteście tutaj, bo należycie do najlepszych z najlepszych na tej wyspie. Przypominam, że nasze spotkanie musi zostać utrzymane w całkowitej tajemnicy. Orkowie zajęli 5 strategicznych punktów na wyspie. Są to kolejno Wybrzeże Topielców, kotlina niedaleko winnicy Rity, Stara Latarnia, plaża przy Wielkich Bagnach i farma Bermara. Jeśli ich wojska połączą siły, utrzymanie miasta stanie się bardzo trudnym zadaniem, niemal niemożliwym. Spodziewam się ataku z dwóch stron, frontowego oraz wsparcia przez flotę od strony morza. Musimy zaatakować ich siły, póki są podzielone. Nie widzę jednak sensu w zmasowanym i bezmyślnym ataku. Stracimy przy tym mnóstwo ludzi, a niekoniecznie wiele zyskamy. Dlatego, po konsultacjach z wami, za najlepszą taktykę uznałem zabicie ich hersztów. Po utracie dowódców działania zielonoskórych staną się nieskoordynowane, czyniąc z nich łatwiejszy cel. Problem w tym, że dowódcy nie przebywają we wspomnianych wcześniej punktach stale, tylko przemieszczają się z lokalizacji do lokalizacji. Zadaniem łowców Gildii Kupieckiej będzie wypatrywanie dogodnego momentu do ataku. Gdy pojawi się informacja, że herszt jest w obozie, będziemy atakować tylko ten konkretny obóz. Podzielimy swoje siły w grupy, z których każda będzie atakowała z zaskoczenia. Garros, ty i twoi najlepsi ludzie zaatakujecie latarnię morską. Nie macie ciężkiego opancerzenia, więc pod osłoną nocy być może uda wam się dostać na teren wysepki. Adelard, ty i twoi najemnicy zaatakujecie obóz na bagnach. To ciężki teren, ale z tego co słyszałem, wasi ludzie są przyzwyczajeni do brudnej roboty. Oktaw, tobie przypada oczyszczenie terenu w pobliżu winnicy Rity. To osłonięty i rzadko uczęszczany teren, więc jeśli szybko się uwiniecie, nikt nie powinien zauważyć waszej obecności. Veigar, w lesie nieopodal Wybrzeża Topielców, twoi kusznicy zajmą dogodne pozycje, a następnie wystrzelają orków jak ścierwojady. I wreszcie najważniejszy punkt, czyli farma Bermara. Ten obóz jest najlepiej obsadzony i zaatakujemy go po eliminacji wszystkich pozostałych. Atakiem będzie dowodzić gwardzista Euryk. Liczę, że kiedy zobaczą nasze poczynania, część wojsk ruszy wzmocnić pozostałe punkty. Nigdy tam nie dotrą, bo będziemy na nich czekać. W międzyczasie zajmę się gubernatorem Morrisem. Postaram się być dla niego na tyle uciążliwy, by kupić wam jak najwięcej czasu. Marvin zostanie koordynatorem całej operacji pod moją nieobecność. Mam gdzieś, czy ktoś tutaj przerasta go rangą lub doświadczeniem. Czekajcie na znak od łowców i do roboty.
Niech Inos będzie z wami. Why am I so much scared? Okej, okay, so... Chwila. Alright. So how do we go about this? Czy ujawnił się któryś z hersztów? Niedawno otrzymałem informację, że łowcy zauważyli jednego z nich na wybrzeżu topielców. Veigar, pokażcie choć raz, że rzeczywiście potraficie strzelać. Punkt zbiorczy macie w lesie niedaleko wybrzeża. Stamtąd wyruszcie. Mam również informację, że herszt przybył do obozu na bagnie. Adelard, pokaż wszystkim, jak walczy elita Araxos. Po prostu nie dajcie się zabić. Does it matter which one I do first? I've got yeah, I guess if I just quickly teleport there, it might be faster. Maybe. It's look really epic by the way. Time to do some actual stuff. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkimi. I should reforge this. Get a bit more of a two-handed training and then do it. Zawsze to powtarzałam. I think I can afford that much. Who's this guy? Hej, nie masz może przy sobie dwóch kawałków surowej stali? Ile stali potrzebujesz? Dwa pręty, tyle wystarczy. Poseidon. What do you mean? Not enough resources. Oh, well, I guess I'll just go to the orcs. Oh. Take the best ways through. If I just teleport to Silva. And from there. We'll go straight back to where we came from. Come on. I chose the longest path possible. Moja reakcja była taka sama.